Like this. Siema widzowie, witajcie, to jest szósta część serii Gothic 3. Obniżę sobie nieco tylko mój mikrofon i powiem wam, że wyłączyłem ten cholerny HDR, bo strasznie dziwna grafika się przez niego robiła. Zyskałem dodatkowo przynajmniej około 12 FPS-ów i Gothic w końcu jest Gothiciem, dlatego też cały czas świetnie jak się obracam, chociaż teraz już trochę mniej. Witamy w Cape Dan. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby przede wszystkim trochę pokraść, trochę się rozejrzeć i kto wie, może nawet wyzwolić to miasto, jeżeli tylko odwagi wystarczy. W sumie przydałaby się jakaś większa ekipa, ale przypomnijmy sobie zadanie z Redog, w którym to chodziło o buntownicze podziemie w Cape Dan. Nie powiem ci, kto to jest, nie znam cię wystarczająco dobrze, ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie, powiedz mu, że Javier przysłał cię na pomoc. Także muszę odnaleźć tutaj niewolnika, który pracuje w buntowniczym podziemiu dla buntowników z Redog. No i prawdę mówiąc, muszę mu pomóc stamtąd się wydostać, bo po prostu chcą, żeby wrócił, nie wiem po co. Teraz muszę pogadać z nimi. Zajęty jestem. Żeby po prostu zorientować się, który z nich jest właśnie tym... Lepiej odejdź. Idź sobie, albo będziemy mieć kłopoty. Który z nich jest tym buntownikiem? Kiedy nadejdą żniwa, cała ta praca w końcu się opłaci. A przy okazji rozejrzę się za skórą z wilków. 10 sztuk mam jej znaleźć. Co się stało? Nigdy nie widziałeś człowieka przerzucającego świński gnój? I przestań się uśmiechać jak idiota. Czemu nie zajmujesz się czymś innym? Czemu nie? Dlaczego? Bo zmusili mnie do tego orkowie. Kazałem ci się przestać głupio uśmiechać. Nie mogę, wyobraź sobie to, ten smród. Prawie że łzy mi z oczu lecą. Nie zawsze byłeś świniopasem, prawda? A któż z nas zachował stanowisko sprzed wojny? Spytaj wszystkich, którzy nie chcieli się poddać. Przed wojną należałem do milicji tego miasta. Inos wie, że wszystko... No teraz świnie pasiesz. ...do dawnych, dobrych czasów. Widzisz, co wuda z ludźmi robi. Należysz do buntowniczego podziemia. Buntownicy. Nienawidzę tego słowa. Jesteśmy prostymi ludźmi, którzy nie chcą się podporządkować okupantowi. Świetnie, jak mogę was wesprzeć. No, przysłuchaj. Przysyła mnie Javier. Byłeś więc już w Redo. Aha. Dobrze wiedzieć, że wciąż istnieje. Dziękuję za informację. Kiedy rozpocznie się, jak mogę was wesprzeć? Jak mogę was wesprzeć? Tutejsze życie nie jest pozbawione zagrożeń. Kogo mam zabić? Nie, dostarcz nam broń. Nic specjalnego, po prostu 3 paczki broni. A mam 2, więc jeszcze tylko jedna. Kiedy rozpocznie się rewolucja? Sami sobie nie poradzimy. Orkowie mają przewagę liczebną. W latarni więziony jest z jego pomocą. Zaryzykowałbym atak na orków w Cape Dan. Kurka wodna niechcący. W latarni morskiej jest jest ktoś uwięziony. O, od razu lepiej. Przydałoby się go uwolnić, wtedy można rozpocząć rewolucję. No i jeszcze weźmy pod uwagę fakt, że potrzebne jest kilka paczek broni, a dokładnie jeszcze jedna, bo 2 już mam. Także mam nadzieję, że uda mi się je znaleźć. Surowe mięsko zamienimy na pieczone mięsko, tylko 3 sztuki, ale lepszy ryc niż nic. I idę dalej się rozglądać. Tam mam kolejnych jakichś fighterów. Poczekaj chwilę. O co chodzi? Bierzesz wszystko, co chcesz. Zupełnie jak złodziej. I to mi się podoba. Interesowałaby cię praca? Co za praca? Co to za praca? W magazynie Urkrasa jest kilka złotych kielichów. Chcą nimi zapłacić za nowych niewolników. Jeśli sprawisz, aby zniknęły, nauczę cię otwierania zamków. Świetnie. Czemu miałbym dla ciebie zgrozić? Powiedz mi więcej, złodzieje. My, złodzieje,
Zawsze szukamy ludzi, którzy mają ten fach opanowany w większym stopniu od... Sądzisz, że mam lepkie łapy? Porozmawiaj z Fajerem. Może się czegoś od ciebie nauczę. Opowiedz mi więcej o złodziejach. Jak rozpoznać któregoś z was? Jak rozpoznać któregoś z was? Mamy stemple na łysych głowach. Rozpoznasz, zadając właściwe pytania. Takiej właśnie odpowiedzi się spodziewam. Świetnie, opowiedz mi więcej o złodziejach. Jesteśmy wszędzie i nigdzie. Zwykle wiemy, gdzie można trafić na atrakcyjną... To miłe. Dobra, już. Już starczy tych, bo znalazłem złodzieja. W magazynie. Patrzcie, a tu są... okna. Może jakieś kielichy by się udało znaleźć. O, do Cape Town. Teleport znalazłem. Te, w ogóle wiecie, że te teleporty to mi się zawsze kojarzyły z tamburynami. Naprawdę, śmiesznie tak trochę takie, niby te kamienie teleportacyjne wyglądają jak tambury. Ej ty, chodź tu. Wciąż nie dotarły moje towary. Co wy najemnicy robicie całymi dniami? Jak to co, okradamy wasze magazyny? Chcę, abyś dostarczył mi moje towary i lepiej tu bez nich nie wracaj. Jakie towary czekasz? Jakie towary czekasz? Na trzy duże paczki z wypisanym na nich moim imieniem. Wielkie, solidne, drewniane skrzynie. Durni najemnicy, tacy jak ty, pozwolili je ukraść głupim bandziorom z wybrzeża. A ja mam moje je. Moje towary muszą tam wciąż być. Przynieś mi je. Ja je mam, przecież ja je znalazłem, jak szedłem tutaj. To chyba twoje rzeczy. No dawaj. Doskonale. Czego jeszcze chcesz? Spadaj stąd. Idź na spacer. A co z moją nagrodą? Nagroda? No dobra. Weź to złoto. No. A teraz spadaj. Darmo to nawet w gębę teraz dostać nie można. Pokaż mi swoje towary. Hokus pokus czary mary, pokaż mi swoje towary. Ja nie mam nic do sprzedania za bardzo. Tutaj jakieś tam wynalazki. Kamienie teleportacyjne. One kiedyś chyba wyglądały trochę inaczej, czy mi się wydawało. Jak ja mam sprawić, żeby on zniknął? Bo tam są kielichy. I cóż ja mam zrobić, żeby on sobie poszedł? O, wilcza skóra, zobaczcie państwo, pierwsza wilcza skóra, jeszcze tylko 9. Jakbym tak wszedł tutaj. Myślicie, że on mnie nie zauważy? Siema! Nie ruszaj się, może mnie nie zobaczy. Cholera gapiś. No, a jakby się tak odkręcił? Teraz? Albo on chodzi tam co jakiś czas. Kurde. No nie wiem. Cóż ja mógłbym zrobić, żeby go stamtąd wyciągnąć? Koniec. Dobrze, rozejrzę się. Przy okazji pozbieram sobie wilcze skórki, bo dzięki nim będę mógł wrócić do myśliwego. I tu już jest trzecia. I się nauczyć paru fajnych rzeczy. Między innymi pewnie operowania łukiem. Hops. O, proszę bardzo. Leżą, jakby ich mieli totalnie za dużo. Buford. Jesteś tu nowy, prawda? A jak? Chcesz pracować dla orków? Ty tu rządzisz? Ty tu rządzisz? Tak, ale tylko najemnikami. Miastem władają orkowie. Ale nie jest tak źle być najemnikiem na usługach orków. A ty? Znalazłbym zajęcie dla takiego silnego faceta. Ta. A gdybym chciał się przyłączyć do najemników? Chciał się przyłączyć do najemników. No dobra, słuchaj. W kontaktach z orkami twoja reputacja jest najsilniejszą walutą. Każdym miastem w królestwie rządzi ork. Tu w Cape Town władcą jest Uruk. Jeśli zdołasz przekonać orków, żeby pozwolili ci porozmawiać ze swoim władcą, dalej pójdzie już z górki. Masz dla mnie jakieś zajęcie? Masz dla mnie jakieś zajęcie? W pobliżu miasta kręci się pełno wygłodzonych wilków. Od czasu do czasu pożerają kilku niewolników. To bardzo złości orków. Znajdź wygłodniałe wilki i rozpraw się z nimi. Okej. Okay. Widziałem te wilki, nawet kilka już mi się udało z nich zabić. Ty, bo tu skóra leży i ja tak sobie myślę, że ja mogę ją wziąć, co? Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Dobrze, to już czwarta.
Tu leży piąta. Zachowuj się w tym mieście, przybyszu. Dobra, czep się. Wiem, czyj to dom. Skoro stoi przed nim dwóch rosłych orków, to na pewno nie jest dom zielarza. Wilcza skórka szósta. O, a ty jesteś Esiel. Nigdy cię nie widziałem. Ja ciebie też. Pieniędzy. Co ty tu robisz? Jestem miejskim alchemikiem. Mieszam jestem w kotle. Bardzo zajęty. Możesz mnie nauczyć czegoś o alchemii? Chcę kupić mikstury. Nie chcę kupić mikstury. Zaraz, a może chcę? A może chcę wrócić? Chcę kupić mikstury. Wyglądam na taki... Będziesz musiał coś dla mnie zrobić, o mistrzu brawury. Mistrzu brawury? Jaki typ? Czego chcesz? Potrzebuję torby surowców do mojej pracy. Przynieś mi tuzin ziół leczniczych, a może ubijemy interes. A ile to? 6 czy 12? Bo ja nie wiem. Gdzie mogę? Rozejrzyj się przy latarni morskiej. Wczoraj widziałem tam kilka sztuk. Okej, okay. Latarnia morska. Tam są zioła lecznicze, więc to już wiem, gdzie ich szukać. Tutaj siódma skórka, proszę bardzo. Siódma. Poszukamy jeszcze tutaj z tyłu. O, topór drwala. Dobrze wiedzieć, że tu leży. Na razie nie będę go zabierał, żeby zaraz mi nikt nie powiedział, że przyszedłem tu kraść. Ósma, tak? Czyżby? Gdzie te skórki? Dziewięć. Dziewięć, jeszcze jedna. Zobaczcie, tu jest ścieżka jakaś tajemnicza, ale na razie może załatwię sprawę ze skórami. O, jest. Hit. Wilcza skórka, sztuk 10. Gamal. Hej, ty! Wyglądasz, jakbyś potrzebował kilku złotych monet. A ty jakby ktoś ci zęby wybił. Kim jesteś? Asasynem, sługą Beliara. Kaptur załóż. Do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi. Zniewalacie ludzi dla orków? Zniewalacie ludzi dla orków? To praca jak każda inna. A właśnie, niedawno sprzedałem orkom prawdziwego paladyna. No shit, sprzedałeś orkom paladyna? Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Dali mi przyzwoitą cenę, ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. A czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? A czego oczekujesz? Jeden z moich niewolników zbiegł. Harek, ten parszywy kretyn. Nie mogę się stąd ruszyć, więc ktoś inny musi go dla mnie złapać. No tak, bo może ty w gotiku nie jak ktoś... Wyglądasz doświadczoną osobę. No ja nawet nie mogę. Jak w gotiku kogoś postawią w miejscu, to on już nigdzie nie może chodzić. Nie będę polował na ludzi. Złapię dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Złapię dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Gdybym to wiedział, już bym go miał z powrotem, nie sądzisz? No. Pewnie wciąż jest w okolicy. Ktoś mógł go widzieć za miastem. Świetnie. Coś powiedział na temat puchara i Bóg jeden wie, czy ten puchar czasem mi się nie przyda. Dlatego też muszę złapać tego niewolnika. Co się stało z ekwipunkiem schwytanego paladyna? Jest u Urkrasa. Dał mi za niego marne 50 złotych monet. Czyli, że... Urkras, to nie był ten... w magazynie? Pomóż mi, a opowiem ci o tym więcej. Dobra, niewolnika będę musiał poszukać. Teraz niewolnik jest the most important, ale zanim to pójdę oddać skórki, przy okazji zabić wilki, żeby nie było, że nic nie robię. Więc, Piczuń, staraj się nie odkręcać za szybko. Patrzcie, głodny wilk. Jep. Na jeden strzał. Jep. O, o. Hop. Świetnie. Kapliczka. Można ją okraść. Chyba każdy okrada kapliczki. Co ty jesteś? Chram. O Beliarze. Beliarze. Daj mi więcej pieniędzy. Daj mi dużego. Daj mi moc życiową. Daj mi moc magiczną. Daj mi wytrzymałość. Daj mi moc życiową. Ile? Plus 20. Punkty życia 5P. Punktów nauki 125 zł. Aha. Dobra, ale na razie ja muszę sobie punkty zostawić, bo ponieważ...
Zobaczcie, tutaj im też dawali moc życiową. I teraz chłopaki leżą. Tak się długo modlili, że aż poumierali. Że zapomnieli, że siedzą i się modlą i umarli sobie. Dobrze, wilki. Sprawa jest bardzo prosta. Search and delayed. Czyli znaleźć i zniszczyć. W sumie destroy to zniszczyć, delay to usunąć. Słoneczne ziele. Dobrze. Tutaj te dwa wilki były, ale już nie są. Cholera! Wyjdź pan tylko na pole i zobaczysz, jak ci już gra zaczyna zamulać. Okej. Chyba to tyle, bo więcej nie słyszę, nie widzę. Mam dla ciebie 10 skór. Szukam niewolnika. Szukam niewolnika. Wyglądam na handlarza niewolników? No. Nazywa się Harek. Pochodzi z Cape Dan. Nikt nie przechodził obok mojej chaty. Pewnie kręci się gdzieś koło miasta. Znajdę tu gdzieś w okolicy zioła lecznicze? Poszukaj wyżej, w górach. Może dopiszę ci szczęście. Zobaczcie, jacy oni są, kurde, wszystko wiedzący, a przynajmniej on. Proszę, przyniosłem wilcze skórki. Niech spojrzę. Niezła jakość. Na pewno dostanę za nie przyzwoitą cenę. No. Jeśli chcesz, nauczę cię polować. No pewnie, że chcę, po to tu przyszedłem. Zdolności łowieckie zapewne. Wiecie co, ja się muszę przyjrzeć temu wszystkiemu, muszę ogarnąć sytuację. Koniec. Ale przynajmniej kolega już mnie może nauczyć. Okej, dobrze, powiem. Doświadczenie, zdolności łowieckie, złodziejskie 10, kowalskie, łowieckie 101, 150. Aha, czyli to naprawdę dużo, myśliwy. Bohater zadaje dwukrotnie większe obrażenia, gdyż szyje z łuku do zwierzyny łownej w rodzaju dzików czy leleni. Bohater jest dobrym ucznikiem. Ściąganie skóry. Zdolności łowieckie 125. Cichy łowca 115. Pozyskiwanie skór gadów. Pazur. Co to jest? Łowca orków. Bohater zadaje dwukrotne obrażenia, szyjąc z łuku do orków. Myśliwy 225. Dobra, więc mam prostą sprawę. Jak najwięcej zdolności łowieckich. To będzie 106. Właśnie tak. 111. Dalej. 116. Właśnie tak. 121. Właśnie tak. 125. Teraz pytanie jeszcze. 126. Pytanie jeszcze, ile mi punktów nauki zostało? 10 punktów nauki. 6000 złota. 126 zdolności łowieckich. No gdzie żeś pola? Stójże. Pokaż mi swoje towary. Nie chcę. Okej. Chcę rozwinąć moje zdolności łucznicze. 15 punktów nauki, 3500 złota. Nie mam tyle. Pokaż mi, jak zostać myśliwym. Pokaż mi, jak zostać myśliwym polującym na grubego zwierza. Jak podkradać się do dzikich zwierząt. Jak obdzierać zwierzęta ze skóry. 3 punkty nauki, 500 sztuk. Nie jesteś na to gotowy. No. 15 punktów. Pokaż mi, jak obierać ze skóry. Czyli... Tak, bo tam było trochę więcej. Dobra. Wydam wszystko na zdolności łowieckie. Jeżeli człowiek, wiecie, trzyma punkty, chomikuje, to potem ich nie chce wydawać. Więc ja sobie po prostu je wydałem. Teraz muszę zdobyć kolejny level, a on wpadnie zaraz. Bardzo się z tego powodu cieszę. Wpadnie kolejnych 10 punktów nauki. I będzie można uczyć się dalej. Przy okazji, podsumowując, wizytę u myśliwego. 125 punktów do obdzierania. Przecież mam 136. A on powiedział, że ja nie jestem gotowy. A, bo miałem 126, a to 125 wymaga. No, jasny gwint. Dobrze, skupmy się na tym. 150... zdolności łowieckie. Ja mam 136, więc jeszcze 14, czyli dwa levely muszę przeskoczyć.
ale bym chciał też pouczyć się złodziejstwa. Dobrze, teraz przyspieszmy tempa, ponieważ zaraz będziemy kończyć odcinek. Dobrze się gra, ale jeszcze lepiej się gra w coś innego. Na przykład w Test Drive Unlimited 2, tak jest. Idę na górę, szukać roślinek. Ziół lecznic, patrzcie jak powiesili tych ludzi. Matko Bosko. To jest okropne. Dobrze. A tam co? Co to jest? To jest ziele lecznicze. Ile on tego chciał? Tuzin to 6 czy 12? Nie wiem. Nie jestem aż taki mądry. Jaskinia. Jaskinia. Kamienna pokrzywa. Ale... Co z tą jaskinią? Ona jest i co? Już jej nie ma? Takie dziurawce. Pyk, ziele lecznicze. Czy ja miałem zbierać ziele lecznicze? Wybaczcie, ale muszę zajrzeć do zadania, bo w Cape Town rośliny lecznicze. Czego szukać? Potrzebuję torby surowców do mnie. Przybrzeliśmy tuzin ziół leczniczych. Teraz ile ja ich mam? Siedem. Dobra, zbiorę jeszcze 5. Żeby nie było. 2. Chociaż pewnie mi się wydaje, że on 6 potrzebuje. Ale zbiorę więcej. Po prostu jestem niedouczony, no. No jesteśmy tutaj, jest arena. Tutaj można walczyć. Ale to nie teraz. Cześć chłopaki, wy sobie tutaj stoicie, popalacie, pogadujecie, a ja sobie zbieram ziółko. Paszka z bronią. Ja bym ją tak gwiznął. Tak, całkiem niechcący. Przyklei się do łapy. Lepiej sobie idź. Ha! Przykleiło mi się do łapy. Stać! Ani kroku. Chcę przejść. Nie wiemy, czy można ci ufać. Oczywiście, że nie można. Gwizdnąłem paczkę. Ciekawe, czy to się odbije potem na mojej przyszłości tutaj, ale mam nadzieję, że nie. Jeżeli ktoś mnie zatrzyma w ogóle to. Jeżeli ktoś mnie zatrzyma i powie, że coś ukradłem, no to wtedy będę pewnie musiał zapłacić albo się wykręcić. O ile potrafię. Teraz tak, pędzę szybko. Pędzę. Po pierwsze, do zielarza. Oddać mu zioła lecznicze. Buford, nie. Cześć, Esiel. Oto zioła. Oto zioła. Tak, naprawdę mi się przydadzą. Nadal nie wiem ile to, ale zaraz sprawdzę. Chcę kupić mikstury. Dobrze. A masz złoto? A to pewnie, że mam. No co ty myślisz, że nie mam? Teraz tak, miksturka usypiająca by się jakaś przydała. Leczenia, many siły, dratatata, wytrzymałości, trucizna z rządu krwiopijców. Truciznę pozyskuje się z pęcherza. Zatruta strzała. Posiadając ten przepis i potrzebne składniki, nie chcę przepisów. Ta mikstura przekształca tego, kto wypił, w krwiopijce. Ciekawe na jak długo. Antidotum na każdy rodzaj trucizny. Ulecz chorobę. Ten napój leczy wszelkie zębacz. Ta mikstura przekształca. Dobra, wiecie co? Chodzi o ten magazyn. Ja być może się mogę zmienić w zębacza albo innego wynalazka i przekraść tam do tego magazynu. Jednak nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie. Wolałbym na przykład go uśpić. Czy ja mam taką może miksturę? Tak przy okazji sprawdzę. Mam, zaraz. Bohater zsyła na swój cel głęboki sen. Przestań używać magii. Sorry. Żartowałem. Patrzcie. Pyk. Jezu, nie uciekaj.
Poszedł spać? Poszedł spać? Śpi, śpi, kradniemy wszystko. Wszystko kradniemy. Wszystko, szybko. Szybko, 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 szybko. Kielich. Dawaj, pan, dawaj, 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 tu. Wszystko. Szybko, szybko, bo śpi. Złoty kieliszek. Złoty pierścionek. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Nic tu już nie ma. Co to jest, wilcza skóra? A to mi jest niepotrzebne. Szybko, szybko, kradnij, 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 pieczu. Dobra, to jest wszystko. A ten sobie śpi. Co to było? Nie wiem, to nie ja. Gdzie jest tam ten złodziej, to jest on? Jesteś tu od niedawna, nie? Więc jeśli będziesz czegoś potrzebował, przyjdź do mnie. Orkowie nie handlują z każdym, jasne? Okej. Okay. Rozumiem. Dobra, na razie nie będę z nim gadał. Gdzie jest ten złodziej? Cyrus. To nie oni. Dlaczego? Tu się nic nie dzieje. Dobra, nie chcę z tą gadać. Później sobie z tobą pogadam. Gdzie jest ten złodziej? Kufer. Tu siedzi. Haha. Sprawiłem, że złote kielichy zginą. Wiedziałem, aha, że to ci się spodoba. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Zdolności złodziejskie w targowaniu się, jak wyłgać z kłopotów, to będzie bardzo ważne. Jak otwierać skomplikowane zamki. Nie mam, a nie mam, mam punkty. Ale wróć, przyjrzymy się temu już. O Jezu, o Jezu, o Jezu, jaki lag. Mam 3 paczki. Dobrze, nawet doskonale. Dziękuję. Masz, zapłacę ci za nie. A skąd ty pieniądze wziąłeś? I to jeszcze 200 sztuk złota. Okej, moi mili, moi drodzy, co dzisiaj zrobiłem? Bardzo dużo. Dużo zadań wykonałem, jeszcze więcej zacząłem. W Cape Dan jestem bliski temu, by po prostu tutaj zrobić rewolucję. Także ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się już w kolejnym odcinku z serii Gothic 3, nadal w Cape Dan. Dużo roboty tu jest. Także siema, nara, pa.